No. No to jest teraz dwóch. Ja i Tur. No, słuchajcie, słuchajcie. Sprężarka chodzi. Trzeba napompować tutaj koło. Bo kapeć, trochę stał ciapek. Tutaj też trochę zeszło, ale niedużo. Trzeba dopompować. No i zobaczymy. Zobaczymy, może go dźwignę. Pasy muszę przygotować. I dźwignąć go. I będę go sprawdzić po prostu. Także zaraz, zaraz będzie pompowanie. Sprężarka łazi. No. Ale jestem zadowolony, mówię wam. Na wszystkie pytania po kolei będę odpowiadał. Pytajcie, jaka, tak widziałem już w tym pierwszej części filmiku grubość blachy. Oczywiście odpowiem. Dzisiaj jeszcze będzie odpowiedź. Wszystko powiem, co tam trzeba. O śrubach mówiłem, o tych sprytnych mocowaniach też. No, jak macie jakieś pytania, zapraszam. No. Zegar założony. Ile tu mamy? Oj. Prawie nic, że jakbym próbował dźwignąć ten silnik, byłoby nieciekawie. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Słuchajcie, ile tu się napompowało? 1,5 atmosfery. To są opony żukowskie, no więc teoretycznie powinny być mocne. Dobra, zobaczymy, ile ma tamto koło. Zobaczmy, ile ma to koło. Wtedy będzie coś można powiedzieć. No też 1,5. No dobra, to zostawimy na 1,5, niech będzie. W tym dużym ciągniku, słuchajcie, to jest 1,5 atmosfery na tylnych tych wielkich oponach. A tu? Nie ma powietrza. No. Takie te pistoleciki robią, że słuchajcie, te mocowania to jest chodząca tragedia. Dobra, trzeba to zrobić inaczej. Tu włączę najpierw sprężarkę, bo ona już powietrze nabrała. A tam jeszcze widzę węża. Słyszę w tej chwili, że mi ucieka powietrze. Trzeba będzie go wymienić.
No teraz ja zobacz, nie ucieka. Patrzcie, 0,8, nie wiem ile tu ma być. No ale już jakoś stanął na koła. No i znowu tym sposobem sprawdzimy ile to ma. Będziemy wiedzieli ile to ma. Chyba tutaj. O. Pół. Dobra, teraz jest 0,8 i niech tak będzie. Nie wiem, ile później poczytam. Chyba że wiecie, to piszcie w komentarzach, ile do wciapek powinien mieć z tyłu powietrza, jakie ciśnienie, bo mówię, ten duży to wiem, tam jest napisane gdzieś 1,5 atmosfery i ja tak to pompuję. No ale tutaj mamy w każdym razie teraz tak, tu mamy, proszę ja was, napompowane koła, więc miejmy nadzieję, że tu jest dobrze. Teraz trzeba go jakoś zamocować, spróbuję. Słuchajcie, bateria siada, więc muszę się spieszyć trochę. Tu założyłem pas. Zobaczymy, czy wytrzyma, nie wiem. Obrócę maszynę tak, żeby tu wjechała tyłem, ponieważ ten pas w tą stronę silnika nie dał rady obrócić niestety. I spróbuję wjechać przodem tu, podważyć to, założyć i wjechać przodem tam, w tamtym kierunku, tam postawię silnik. Zobaczymy, czy to przejdzie. Może jeszcze tutaj. Przepraszam. Nie wiem, jak to wyjdzie, ale sprawdzimy tura. No, słuchajcie, zaczepiłem na pas. Pierwszy raz to robię, cholera jasna. Mam obawy, no ale dobra. Kiedy, jak nie dziś i kto, jak nie my. Sprawdzamy tura, słuchajcie. Się podniósł. Przód siedzi. Lekko go uniósł, ale to nie jest to. On nie da rady. Wiecie co? Ja wam powiem tak. Dobra, na razie zmniejszymy obroty. Powiem tak, kolega był tutaj, też chciał podnieść ten silnik 60, nie dał rady. To jest, słuchajcie, Zetor 25 i to ten klunkier waży kilkaset kilo, nie wiem ile, ale sporo. Mówią, że 800, nie sprawdzałem. Oczywiście głowicy nie ma i tak dalej, ale poza tym jest kompletny, więc on pieruńsko waży. I co zrobił? Słuchajcie, on ma tutaj, nie wiem, czy już nie pamiętam w tej chwili, czy ma hak, czy co, ale tu zapiął i podniósł. Dlatego może i bym spróbował to samo zrobić. Pas, słuchajcie, i spróbujemy. Pas założony, słuchajcie, tu za te dwie szlufki. Mam nadzieję, bo tu nie widzę dobrze, że on się tutaj zahaczył tak jak ja chciałem. Tak, tu jest z tej strony. A tu nie złapał. No nie wiem, zobaczymy. Czekajcie, a trzeba, bo to ważne rzeczy są. Ten jest zahaczony.
górą. Tu idzie i idzie w dół. Ten się nie zahaczył, ale pewnie jak to podniosę, zobaczcie, on tutaj wejdzie. Nie? Świetnie to widać. Dobra, działamy, zobaczymy. Odpalamy ciągnik. Próbujemy go podnieść. Patrzcie, jaka kultura. To jest to. Teraz sprawdzamy na obciążeniu. Siłowniki całe. Tu nie cieknie. To ta męga, to mi się odkręci. No to co? Właściwie można silnik przestawić. Muszę to zrobić delikatnie, słuchajcie. Dlatego jadę na tych biegach polowych. Nie wiem, kurde, blade wyżej trochę się go boję podnieść, ale nic tutaj nie widzę, żebym zetora tutaj nie uszkodził. O. Nie, nie mogę tego tak zrobić, słuchajcie. Bo on tutaj, żeby mi nie przypierdzielił, że tak powiem, w maskę. Zobaczcie, co z oponami się dzieje. Jest to ciężar, naprawdę. No, a skręcanie? Miało być trudne skręcanie. No, rzeczywiście, słuchaj, ta. Czy on tu wlezie, nie wlezie? No i nawet nie mam pomysłu, słuchajcie, gdzie go wstawić. No dobra, ja go postawię z powrotem. Muszę najpierw zrobić mu miejsce. Ale najważniejsze, może go trochę odsunę, bo tam potem mam problem z wjazdem. Słuchajcie, najważniejsze jest co? Najważniejsze jest to, że tur się sprawdził. No widzicie, jak on się buja? Delikatnie postawić. Stoi. No właśnie, a propos. Ale się ta blacha tutaj telepie teraz. Wiecie co, chyba założę tą maskę z powrotem. Tu. I tu. Dobra, zobaczmy teraz, co się stanie. Pasy luźne, luźniutkie, bardzo dobrze. Znowu brakuje jednej ręki, gdzie to się... O! No patrz, muszę to... O! Także, a przy okazji wam pokażę, słuchajcie, mam nadzieję, że to zobaczycie, jak zapiąć dwa pasy. Jeżeli trzeba, to słuchajcie, tu i tu. I taki węzeł nie jest nie do ruszenia. Także to przy okazji, jakbyście mieli za krótkie pasy i chcecie to połączyć, jeszcze raz, tu bokiem do końca i zakładam. I to jest naprawdę rewelacja. No, to tyle. Próby, słuchajcie, dzisiejszej.
nowego nabytku. Trzymajcie się, do zobaczenia, nie zapomnijcie łapka w górę, subskrypcjach, no i do następnego filmiku. Cześć!